Dobra, moi drodzy, no to co? Myślę, że zaczynamy sobie przygodę z Battlefield 1 w tym momencie. Też jeszcze nie wiem, czy już lecimy na żywo. Tak, już lecimy na żywo, tak więc witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Battlefield 1. Oczywiście lecimy tutaj stream na żywo. Okej. No cześć Wiktoria, cześć. Dobra. Więc tak, no myślę, że będziemy kontynuować właśnie kampanię. Kampania. Graj w wojenne opowieści. No myślę, że tutaj chyba jeszcze sporo tych kampanii będzie. No jak widzicie, mam poziom 5. Ten poziom to chyba pokazuje online. No i myślę, że będziemy kontynuować tą kampanię pierwszą. Mój dziadek, weteran wojny secesyjnej, nauczył mnie walczyć o przetrwanie. Jednak na to, co zobaczyłem, nie mógł mnie przygotować. Nowe machiny wojenne, takie jak czołgi, potrafiły... Tak. I będziemy kontynuować oczywiście od punktu kontrolnego, w którym ostatnio zakończyliśmy, mniej więcej. No ja muszę przyznać, że się chyba nawet trochę poddałem na poprzednim streamie w tym Battlefieldzie, bo to była też moja pierwsza w ogóle gra w Battlefielda 1 po bardzo długim czasie gry w jakieś gry strzelankowe. Ale tak jak mówiłem wcześniej, ja tutaj sobie pograłem sam po prostu online. No gra wtedy, kiedy nie streamuję, działa mega płynnie, naprawdę. W 60 klatkach na 64-osobowych mapach. No ale jednak streamowanie tutaj wymaga naprawdę ultra maszyny. Na razie nie mogę sobie pozwolić na zmianę, ale przyjdzie taki czas, kiedy będę mógł. Cioła polowe obracają się powoli, walcząc na krótkim dystansie. Przemieszczaj się szybko na ich flanki, aby nie zdążyły cię trafić. No właśnie. A mam tutaj snajperkę. Dobra, świece zapłonowe, a my mamy w ogóle jakiekolwiek zebrane już? Tam jest koń. Trzeba bardzo ostrożnie chodzić, nie? Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ich sag dir was! Nur weil ich das Beste für unser Land will, bestraft mich der Hauptmann ständig! Was ist daran falsch, hä? Snajperski? No, chyba lepsza broń. Ty, oni mnie tutaj już chyba szukają. No, szukają mnie. Ja pierdzielę, naprawdę, kurde, nie wiem jak się tutaj odnaleźć jeszcze, nie? Cześć mecze.pl, tak, będzie FM później. Dobra. To skończyło się ciche atakowanie. O kurde, już wiedzą, gdzie jestem. Ja pierdzielę. Ty, skąd? Ja pierdzielę, już padłem, nie? Dobra, nie, to jest bardzo zła taktyka.
Bardzo zła taktyka. Zacznijmy jeszcze raz. Dobra, czyli od tego samego momentu zaczynamy. Dobra, pójdę teraz tam w stronę tego konia. Dobra, zwabimy go tutaj. Zabijemy po cichu. Na wymianę ognia widzę, że tutaj w tej misji nie ma co iść z nimi. Ja tutaj chyba miałem z tłumikiem, kurde, jakąś broń. Dobrze. Jest po cichu załatwiony. O, jest silnik zapasowy. Pięknie. Jeszcze jeden gościu tam stoi. Dobra, jak jest sam, to damy radę. Działko. Ty, on chyba jest sam. Jeszcze bym sprawdził ten budynek właśnie tutaj. O kurde. Ja pierdzielę, ale trzeba być ostrożnym. Ich sag dir was. Nur weil ich das Beste für unser Land will, bestraft mich der Hauptmann ständig. Was ist daran falsch, hä? O kurde, tutaj jeszcze jeden jest. Dobra. Dawaj, chodź tu. Tu jeszcze jeden. Ja pierdziele. To tak łatwo nie jest, nie? No dawaj, chodź tu. Ta. Bardzo polecam tą grę. Co ty gadasz? O kurde. O stary. To ja myślałem, że ja go tutaj załatwię normalnie. Chyba to takie łatwe nie będzie. Ja pierdzielę. Jest, padł. Padł skurczybyk. Ale już tam wszyscy o mnie wiedzą. Jeden ostatni nabój mi tutaj dostał. Został. Nie, dobra, zawijam się stąd.
tym też mam tylko jeden nabój. No to wam powiem, że jest grubo, nie? Teraz. O! Gdzie jest broń? Dawaj broń! Dobra, zgubili mnie. Okej. Okay. Teraz wystarczy tamtego załatwić. Dawaj, tego załatwimy i będzie kolejna świeca do silnika. Siemanko, Daniel. Dobrze! Dawaj, broń jeszcze wezmę. Taka sobie, ale przynajmniej są naboje. Dobra. I jeszcze tylko jedna. Jeszcze tylko jedna świeca. Ej, wiecie co? Może zrobimy tutaj rozpiździel. Używając tego działka. Kurde, już mnie tam wypaczyli. Ale skąd wiedzą, że to ja? Dawaj, ładuj! Ładuj! Dobra, nie, spadam stąd. No z tą bronią ja tutaj za dużo chyba nie zdziałam. Ale dawaj, postaramy się. Kurde. Dawaj! Dawaj! Pierdzielam. He, Wanowski widzę. Widzów tutaj chcę sobie załatwić. Trzeba wyłączyć ten alarm. Ja pierdziele, koniec amunicji, nie! Nie! Dawaj, uciekam stąd. Dobra, mam jeden nabój. Dobra, ja bym się chciał dowiedzieć, gdzie jest jeszcze jedna świeca do znalezienia. Brzmi jak przekupstwo? No trochę, nie? Trochę brzmi. No to nie był dobry pomysł, żeby przez drut kolczasty tutaj się przebijać. Ale ja muszę znaleźć broń. Kurde, tutaj ich gdzieś chyba rozwaliłem. Ej, nie, kurde.
Aby mi się tak przydała ta amunicja od niego. Łoo! O kurde, aha, bo on do tego se wsiadł. Dawaj go. Dobrze. Dawaj broń. Dobra, coś mam. Coś mam. Ty, tu jest! Ja pierdziele, no to dobra. No to mam komplet, wracam do bez. Dobra, okej, okay, wszystkie części silnika zdobyte, to odciśniemy stąd. Granat trzonkowy. A, dobra. Wystarczy mi to, co mam. Elegancko. Siemaneczko, Kacper. Niepowtarzalny klimat tworzony przez prowadzącego GTA 5 sam sobie kupię. Dobra, wracamy. Oni tutaj są? Przecież ja ich chyba wtedy zabiłem. Ty, no jasne, że ja ich zabiłem tutaj. Ale dobra, mamy świece. Wracamy do naszego czołgu. Ja pierdzielę grubo. Chyba zgubiłem drogę. I tu nie ma tej jednej właściwej. Znajdziemy ją. Ty kierujesz. Dobra robota, chłopcy. Ta. Spisaliśmy się, nie? Ta. Dobra, to już chyba wszystko. Siemanko, Rafał. Rozruszajmy ją. Robiłem wszystko jak trzeba! Wszystko! Przez całe moje życie! Całe moje życie nic tylko przestrzegałem kolejnych zasad! Co się z tobą stało? Ty debilna! Ty posrana! Przeklęta maszyno! Dalej! No dalej, bez! Weź się w garść i spróbuj mi pomóc! Myślałem, kurwa, że lubisz walkę! Walcz! Dobra. Dobra, Edwards. Punkt zborny jest za tymi wzgórzami w oddali. Tylko uważaj na tę wieś pod nimi. Dobra, panowie. Odwagi. Zaczyna się. Lewa flanka. Zdobyczne czołgi wjeżdżają do wsi. Odwagi, panowie. Jesteśmy za niemieckimi liniami. Nie wiadomo, z czym nam przyjdzie walczyć. Ale z ciebie optymista? Przestańcie, panowie. Jak dotąd jakoś wytrzymaliśmy. Nie poddawajmy się. Poczciwa BS przejechała tyle, że dowiezie nas do końca, jeśli o nią zadbamy. Dobra, zaczynamy atak. Siemanko, ściecha. No co, tutaj w tej wiosce przecież przed chwilą walczyliśmy. Czołg, atakuj go! Wow.
kurde. Ja pierdziele. Załatwione. Spieprzamy stąd. Yeah. Ty, nie rozwaliłem jeszcze tego. Dawaj. O kurde. No próbuję. Chcieliśmy gdzieś prawisko, chłopcy. Musimy się wycofać. Nie. Ja pierdzielę. Wycofamy, to zginiemy. Przebijamy się. Widzicie? Przebijamy. Dobra, no to jak się przebijamy, to się przebijamy. Lecimy. Jest! Skurwisyn. Dam radę tędy przez wodę? Dam radę. Ja pierdzielę. Znaczy w Call of Duty nowe nie grałem, ale kurde, ten Battlefield jest po prostu mistrzowski, nie? Zaraz nas wywróci! Stary, po drugiej stronie tego wzgórza jest stacja rozrządowa. Szukamy drogi głównej, która biegnie tu za nią. Uuu, kurde! Zaraz padniemy. Ja pierdzielę. Staram się. No co jest? Czemu mi się nie naprawia? No i zaraz padniemy i chuj z tego będzie, nie? Dobra, spierdzielam. Pierdzielamy. To rejon koncentracji wojsk. Planują odbić Cambrai. Więc przejedziemy przez sam środek. I co? Pozwolimy im zaskoczyć wszystkich w punkcie zbornym? Więc jak wygląda plan? Mamy element zaskoczenia. Jeśli zaatakujemy ich szybko i damy im popalić, możemy wywalczyć przewagę. W porządku. No to bierzmy się kurna do roboty. Nie zatrzymuj się, nie pozwól, żeby się popierali. To może się nie zorientują, że jesteśmy sami. Nie trafiłem go. Dawaj, napraw się, kurde. Albo rozwal go. Koniec. Ajajaj, no niestety. Call of Duty umarło. Aha, czyli zaczynamy znów od tego momentu. Po drugiej stronie tego wzgórza jest stacja rozrządowa. Szukamy drogi głównej, która biegnie tuż za nią. Od samego początku zaczynamy. No dobra. Koncentracji wojsk. Planują odbić Cambrai. Więc przejedziemy przez sam środek. I co? Pozwolimy im zaskoczyć wszystkich w punkcie zbornym? Więc jak wygląda plan? Mamy element zaskoczenia. Jeśli zaatakujemy ich szybko i damy im popalić, możemy wywalczyć przewagę. A nie! To nie jest początek. Nie zatrzymuj się, nie pozwól, żeby się podbierali. To może się nie zorientują, że jesteśmy sami. Dobrze! Dobra, gdzie ja mam się dostać? Już po nich!
cel! I Piernik, wielkie dzięki za suba! No dawaj, zaraz go rozwalimy. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze, już dalej, patrzcie. Żeby wam portki nie poskładały, skupcie się. Skurwysyny. Ty, ale się wjebałem. Ale się wjebałem. Ło kurwa. Dobra. Co ja mam tutaj zrobić, ty? Opanuj bocznicę w Burlon. To po prostu musimy to opanować, tak? Samemu! Nie no, nie ma problemu, nie? Dobra, naprawmy się jeszcze. Tutaj stoją frajerzy. Dawaj, dawaj, dawaj. Aha. Ja pierdziele. Ale syto. O kurwa, mać. Żołnierze na otwartej przestrzeni, wystrzelajmy ich! Nie trafiłem, ja pierdzielę. Jeszcze jeden strzał, szybko! Musimy utrzymać te bocznice, bez względu na wszystko! Dawaj go tutaj od tyłu. Patrzcie, jaki wytrzymały skurwisyn. Ja pierdolę. Ja pierdzielę, jeszcze raz i koniec będzie. Nie zdążę już, nie zdążę go naprawić. Zdążyłem jeden życia. No dobra. Czołgów się nazjeżdża. Siemanko Filip. Dobra. Tutaj trzeba jakąś taktyką wyjść, nie? A no tak, przecież my możemy tutaj, o właśnie, sobie przybliżyć celowanie. Po drugiej stronie tego wzgórza. Dobra. Jest stacja rozrządowa. Szukamy drogi głównej, która biegnie tu za nią. Aha, my szukamy po prostu drogi głównej. Dobra. To rejon koncentracji wojsk. Planują odbić Cambrai. Więc przejedziemy przez sam środek. I co? Pozwolimy im zaskoczyć wszystkich w punkcie zbornym? Więc jak wygląda plan? Element zaskoczenia. Jeśli zaatakujemy ich szybko i damy ich popalić, możemy wywalczyć przewagę. W porządku. No to bierzmy się kurne do roboty. Nie zatrzymuj się, nie pozwól, żeby się odbierali. To może się nie zorientują, że jesteśmy sami. Mięso armatnie, przerób ich namielone. Uciekać od tyłu, pancerz jest tam słabszy. O wy kurwy. Dalej, chłopaki, strzelajcie!
kurwysyn. Ale miał farta. Zbliża się piechota, rozwali. Dobra, jak na razie nie jest najgorzej. Musimy puścić z dymem wszystkie szwabskie czołgi. Co do jednego. Idą na nas, czekają do tobie. Dobrze. Jeszcze żyje. Okej. Dobra, teraz chyba idzie nam najlepiej jak do tej pory, nie? No bez. Nie zawiedź nas teraz. Coś za nami chyba tam jechało. Dobra, to jest chyba ta główna droga, do której miałem iść. No nie trafiłem, no co ty gadasz? Kurwa mać. Znowu w tym samym miejscu padnę. Dobra. Okej, naprawmy sobie. Dobra, spadam stąd. Ja pierdolę. Ty, to oni tam już chyba nie mogą strzelać w ogóle. Dobra, jest dobrze, już myślałem, że padniemy, ale żyjemy. Dobra. Czołg padł. Teraz jeszcze ten mały tutaj gnojek się pałęta. Jeszcze raz. Dobrze. No ale co teraz? Już możemy stąd cisnąć? No, w snajperskim się najlepiej tutaj steruje właśnie. Strzela. Celuje. Nie oddamy frycom tej bocznicy. Będziemy jej bronić. Aha. Dobra.
Coś jeszcze się dzieje? Dobra, ja skorzystam z przerwy na prawie. Dobra, ruszamy. Ruszamy, panowie. A, tam jeszcze jest jeden czołg. Ten czołg musimy rozwalić. Żaden szkocki pojazd nie może się uchować. No właśnie. Dobry strzał! Pięknie! Dobra, jedziemy dalej. Kontratak. Główną drogą prosto do Cambrai. Właśnie stamtąd nadciągną. Edwards, znajdź jakąś pozycję, z której będziemy mogli ich ostrzelać, kiedy się pojawią. Jakbym ich jeszcze gdzieś słyszał, kurde, ale to chyba tylko przez radio leci. Dobra, już jadą. Już jadą, chuje. Nie jest źle, tylko 72 życia, znaczy aż 72 życia. Edwards, nie zatrzymuj się. Tylko pewne strzały, liczy się każdy pocisk. Dobrze. Szykuj się do ataku na kolejny cel. Dobrze. W porządku, panowie, klasa. Ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Jeszcze tutaj trzeba dokończyć akcję. Jak se stał, kurwa. Dobra, ale jest tutaj jeszcze czołg. O, widzę już kolejny pojazd. Ja pierdolę. Dawaj go. Musimy pierwsi go rozwalić. Mamy sporo życia. Jest! Pięknie. To kontrnatarcie mogło być silniejsze. Spodziewam się kolejnego. Więc musimy się tłokować i walczyć. Dajmy bez zrobić to, co potrafi najlepiej. Następny kontratak. Dobra, schowajmy się tutaj z boku, naprawmy się.
I kolejny kontratak przed nami. O, coś tam chyba jedzie, nie? Dobrze. Patrzcie, jaki wytrzymały ten skurwysyn. Dobra, padł pierwszy. Doskonale. Patrz, jaki chuj, ty, jakby się tego spodziewał. Dawaj. Jeszcze raz. Rozwal kurz dupla na kawałki. Już. Pięknie. Trzymaj się go, trzymaj. My mamy większe szanse, jesteśmy... To jest naprawdę dobry czołg. Bardzo wytrzymały z przodu. Edwards, nie zatrzymuj się. Magmanus. Jest! Dobra, jeszcze jeden kurdupel został. I to wszystko. O, jest, jest tam, widzę, przedziera się. A piechoty nie ma za bardzo. Skurwysyn. Ty, on nie dostał chyba. Dobre trafienie. Wykonane zadanie. To jej zasługa. Następny postój, kam... Sierżancie? Edwards? Żadnego umierania! Nie to czekanie! Nic mi nie jest, chłopcy. Po prostu zmęczyła mnie ta cała zabawa. Dobra, no to jedziemy dalej. Czyli w razie czego, jak teraz zginiemy, no to od tego momentu będziemy się rodzić, nie? Jedź, jedź! O kurwa. Kurde, co tu się odpierdziela? Siemanko, Kamil. Ja pierdzielę, ten głos mnie tutaj denerwuje, nie? Ale wideo działa. Dobra, przyciszcie sobie, bo normalnie rozpierdzielamy. To ty zaraz wybuchnie. No to niestety, ale my wykonaliśmy tą misję, tyle że nasz kapitan umarł. To już końcówka pierwszej kampanii, no teraz chyba ostatnia misja będzie, nie? W pierwszej kampanii.
A nie, jest, opowieść ukończona. Czyli no zbyt dużo to ja tutaj nie pozbierałem. Coś tam udało mi się znaleźć oraz wykonać. Opowieść ukończona. Dobra. Czyli jedynkę mamy jak na razie z głowy, ale oczywiście wrócimy do tego, żeby poodblokowywać tam wszystkie rzeczy. To jest samouczek, czyli druga kampania, wysoko postawieni znajomi. Ja jeszcze bym tylko zobaczył, która jest godzina. 13:13. To jeszcze myślę, że początek drugiej kampanii będziemy mogli sobie ogarnąć, ale ja tutaj widzę, że będziemy latali samolotem. Ja bym chciał sobie tylko zobaczyć w opcjach sterowanie. No nie, nie da się ustawić sterowania pod latanie. No dobra, spróbujmy sobie tą kampanię drugą. Z lataniem samolotem. No może ogarnę nam jeszcze, zobaczymy. Nigdy nie widziałem na oczy aeroplanu. Wirowały po niebie niczym klucze tańczących w locie ptaków. Ich pilotów otaczała atmosfera romantyzmu. Zdawali się rycerzami przestworzy. Jednak w rzeczywistości... Mimo swej odwagi, ginęli w przyziemny sposób w pogiętych, dymiących wrakach swych maszyn. Dobra, zaczynamy. Vogezy, Francja, wiosna 1917. Ententa przegrywa wojnę w powietrzu. Niemieckie lotnictwo dominuje nad frontem zachodnim dzięki lepszym samolotom i słynnym asom, z których każdy ma... na koncie wiele zastrzeleń. Brytyjczycy nie są w stanie nawiązać z nimi równej walki. Większość nowych pilotów ma na koncie mniej niż 10 wylatanych godzin. Średni czas życia pilota Królewskiego Korpusu Lotniczego to 17 dni. W niebo nad sponiewieraną przez wojnę Francją wzbijają się coraz to nowsze typy maszyn. Każdy kolejny wynalazek to ryzyko. Jedne się sprawdzają, inne nie. Lotnicy ryzykują życie, testując niewypróbowane technologie. Cało uchodzą ci, którzy potrafią się dostosować lub mają szczęście. Teraz twoje klimaty, Thompson. Ale przecież nic już tutaj nie mam, idioto. Samolot. To dobre. Albo niech już będzie do cholery, i tak to wygrałem. To co tam masz? Wytrzyj usta, Blackburn. Nie tak to miało wyglądać. Ale tym twoim Bristolem i tak się przelecę. Co do... Co jest do diabła? Przegrałeś, to ja wygrałem! Bo widzisz, Rackham... To bardzo ładny samolocik, a ty jesteś palantem. Wygrałem od siebie, cholera, więc nie masz się dotykać tego samolotu! Ty chamie! Nie możesz tego zrobić, bo wygrałem! Ja wygrałem! Nazywam się Clyde Blackburn. Jestem pilotem i szulerem. Jestem George Rackham! Kolejny George Rackham, słyszysz mnie? Nie masz się tknąć mojego samolotu! Gdybyście mnie spytali o moją największą wadę... Nie jestem z tych uczciwych. Witam kolegę! Ja jestem Wilson, George Rackham, zgadza się? Tak, jestem Rackham, zgadza się! Dobra, poderwijmy tego ptaszka. Jesteś George Rackham, syn hrabiego Windsoru. Tak jest! I wszystko się zgadza. Co ty gadasz, Thompson? Służysz w siłach powietrznych, jesteś technikiem samolotu? Nie były przesadzone. Sprawował się jak marzenie. Był rześki, słoneczny dzień.
i wszystko byłoby idealnie, gdyby nie mój towarzysz. A, dobra. Wspaniały dzień na piknik, co nie? Jasne. Widzisz ten samolot na wprost? Masz go dogonić. Tak, tak. Słuchaj, znam taki jeden francuski lokalik. Wzięlibyśmy parę dziewczyn. Czy co? Jakich znowu dziewczyn? To próbny lot. Masz lecieć trasą, którą wyznacza tamten samolot. Okej. Ty tu najwyraźniej rządzisz. Bristol to najnowszy model samolotu, dopiero co dostarczony na front. Sprawdź, co potrafi. Postaraj się wyczuć stery, trzymaj się jego ogona. No dobra, gdzie on jest? A tutaj. Ej, no ja pierdzielę, ty. Aż tak grubo to ja nie latam, ty. Notrex, dzięki za suba. No, już jestem chyba blisko, co? Dobra, utrzymuj ten dystans. Trzymaj się, pani majster! Okej, wystarczy. Tak wyszło, pracuję przy naszych F-16. Stary, ja pierdzielę, ty, no to grubo. I siemanko, Notrex, witam jeszcze raz. Witam z tyłu! Wspaniały dzień na piknik, co nie? Jasne! Widzisz ten samolot na wprost? Masz go dogonić! Tak, tak! Dobra, wiecie, co mnie denerwuje? Że to jest odwrócone sterowanie, czyli że jak ja myszką lecę w górę, to on leci w dół. Więc jeszcze raz do sterowania sobie podlećmy. Odwróć oś lot. Dawaj. Słuchaj! O, właśnie. Jeden francuski lokalik. Wzięlibyśmy parę dziewczyn. Czy co? Jakich znowu dziewczyn? To próbny lot. Masz lecieć trasą, którą wyznacza tamten samolot. Okej! Ty tu najwyraźniej rządzisz. Staraj się wyczuć stery, trzymaj się jego ogona! Dobra, zadupiamy. Dobra, utrzymuj ten dystans. Trzymaj się, pani majster! Bułka z masłem! Zobaczymy, jak będzie się sprawować w walce. Broń jest zabezpieczona, żebyś nie nabroił. Zaczynasz mnie rozumieć, jak miło! O kurde, aż tak wysoko teraz trzeba pofrunąć. No dobra. Aha. Bawię się wyśmienicie. A ty, majster? Nazywam się Wilson, a ty patrz przed siebie. Nie pozwól mu się oddalić. Zobaczmy, co jeszcze potrafi. Trzymaj się blisko. Dobra robota, choć nie do końca według regulaminu. Daj spokój z regulaminem i trochę pożyj. Dobra, tam się wybiera. Zostaw go! Widzisz te balony? Sprawdźmy broń! Trochę postrzelaj! Z miłą chęcią! No, strzelamy! Niczego sobie, maszyna! Zostały jeszcze balony! Ostrzelaj je! Ognia! Zrozumiano!
Chyba wszystko, nie? Tak jest, widzę! Spróbuj je trafić rakietami! Postaraj się wyczuć, jak to zrobić! Przed atakiem na cel naziemny nabierz nieco wysokości, taka metoda pikowania. Aha, dobra. Nabieramy wysokości i zawracamy. No to chyba se nie trafiłem. Gdzie ten cel? A, tu. Okej, ten był ostatni. Dobra. No i pięknie. Zapytać? Jasne. Czemu George Rackham, syn hrabiego Windsoru, mówi jak Amerykanin? Łatwo podłapuje akcenty. Zanim damy łupnia szkopom, będę już pewnie mówić z francuskim. Aha! Bardzo jesteś podejrzliwy, Wilson! Mówił ci to ktoś kiedyś? No to chyba... Znowu taki samouczek wykonany. Co robimy? A jak myślisz? Zestrzelimy ich! Dawaj! A to nasz! No trochę. Dobrze. Ja chcę tylko jak najszybciej wrócić na ziemię. Teraz rakietami spróbujmy. Jest. Dawaj, już jesteś tutaj pokiereszowany troszeczkę. Pięknie. Chodźcie, kto następny? Naprawdę mało brakowało. No, masz rację. Jeden z polityki prostej. Próbują usiąść tam na ogonie. To się Rick, chyba za bardzo przygazowałeś. Napraw tam z przodu, co się da. Proszę bardzo, jak szybko tutaj można naprawiać samolot. Dużo szybciej niż czołg. Znowu szkopy! Widzę! Trzymaj się! Nie zwróć śniadania! Gdzie oni są? Dobra. Och ty kurwa. To sam przeciwko pięciu. Dobra, dwóch tylko zostało. Jeszcze żyje, jebany. Dobra, spoko, to trzymaj się, Thompson, do zobaczenia później. I ostatni.
Dobra, wszystko. Jeszcze jednego tam widzę. Jak myślisz, gdzie on tak będzie? Tam! I polecimy za nim! No! Dobra. Zadanie wykonane chyba, co? Odkryliśmy, gdzie Niemcy trzymali amunicję dla połowy zachodniego frontu. A zdjęcia Wilsona miały skłonić nasze dowództwo do ataku. Był tylko jeden problem. No nie wiem. No dalej, to jest wielka rzecz. Dadzą nam po medalu. Nie powinno nas tam w ogóle być. Jak pokażesz dowódcy zdjęcia, to o tym zapomnij. To była wielka rzecz. Musimy latać razem. Umówmy się. Jak mamy współpracować, musisz obiecać mi jedno. Że wrócę cały do domu. Pewnie. Obiecaj. Daj mi słowo. Okej, obiecuję. Zostań tu. Nie narób żadnych kłopotów. Wejść. Lubiłem faceta, ale był jednak trochę naiwny. Sir, powinien pan to zobaczyć. Święci Państwo, twój partner... Nie lada pilot, no proszę. Oni się obejrzeliśmy, a znów byliśmy w powietrzu. Nasze zadanie? Oczyścić drogę bombową. Siedzieliśmy za nami droga. Jezu, być obserwatorem na takim balonie... Można tylko współczuć. Następnie mieliśmy zlikwidować obronę przeciwlotniczą. Gdy dotarliśmy na miejsce, atak trwał już w najlepsze. Musieliśmy zająć się obroną, a po przybyciu bombowców zapewnić im eskortę w drodze nad cel. Niełatwe zadanie, ale zwycięstwo mogło odwrócić losy całej tej przeklętej wojny. Oczywiście Wilson nie był tym wszystkim zachwycony. Teraz, jak już tu jesteśmy, wydaje się to naprawdę niebezpieczne. Zaufaj mi i zapnij dobrze pasy! Aha, nie było mnie słychać. W tym momencie zakończyliśmy naszą przygodę z samolotami, tak więc no, druga misja to był właśnie próbny lot. Teraz mamy wojnę totalną. Jeszcze dwie następne misje, ale to sobie zagramy na następnym streamie, tak więc moi drodzy, ja teraz będę uciekał. Oczywiście widzimy się na Football Managerze około 4:00. 4:30, coś takiego czasu polskiego. Tak więc też dziękuję wszystkim na YouTubie, którzy to oglądali. I no cóż, widzimy się w kolejnym odcinku oraz na kolejnym streamie z Battlefielda 1. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Siemano!